Cieszę się, że mogłam po latach przyjechać do Krosna i z jakąś taką swoją własną propozycją na modę, swoją wizją kobiety i pokazać to krośnianom. Z jednej strony jest taka radość z odwiedzenia rodzinnych stron, z drugiej strony troszkę się zastanawiam, jak zostanę odebrana, więc jest to rzeczywiście duże przeżycie. Każda z kolekcji jest kompletnie inna, ma inną emocjonalność, przedstawia inną wizję kobiety. Zaczynamy od dwudziestolecia międzywojennego i inspiracji stylem Art Deco, więc kolekcja trochę melancholijna, ale z drugiej strony stylizacja jak najbardziej współczesna. Cieszy mnie to, że chętnie sięgam do tej pierwszej kolekcji, która powstała 6 lat temu i można by było uznać, że może jest już nieaktualna, czy niekoniecznie odpowiednia do prezentacji na wybiegu, ale właśnie wracając do niej po latach uznałam, że jest jeszcze jak najbardziej aktualna i warto się nią pochwalić. Wykonałam stylizację fryzur, które nawiązują bezpośrednio do kolekcji Olistodułki Unikt. Jest to forma zupełnie prosta, ale bardzo uniwersalna. Myślę, że zupełnie odzwierciedla całą geometrię pokazu. Stawiamy na kobiecość, na jej siłę. Stąd też makijaż podkreślający oczy. Oczy w kolorach brązu, czerni, przydymione. Na tym nam zależało, żeby też skóra była pięknie rozświetlona, żeby pokazać młodość. I w dzisiejszych czasach pięknie prezentują się takie makijaże, które nie są bardzo sztuczne, nie są mocno przepudrowane, a pozwalają na pokazanie tej naszej kobiecości. Ostatnia kolekcja, jest to kolekcja Wild Thing i jest to coś, co stworzyłam z myślą o wybiegach i takich bardziej artystycznych projektach. Są to bardzo spektakularne suknie w kolorystyce czerni i złota i zostały tutaj użyte nietypowe akcesoria. Mam na myśli poroże jeleni oraz ptasie pióra. Inspirowałam się Aleksandrem McQueenem, który w swoich projektach lubił wydobywać taką dziką stronę kobiecej natury, używając między innymi właśnie takich środków. I jego wystawa Savage Beauty bezpośrednio zainspirowała mnie do stworzenia tej kolekcji. Bardzo mi się podobał pokaz, bardzo ciekawe propozycje, no jestem trochę starsza, więc na pewno te dłuższe mi się podobały, ale bardzo ciekawe. Najbardziej podobała mi się ta powiedzmy, że może być to wieczorowa, biała-czarna z jedwabiem i połączenie turkusu też mi się podobało w tej drugiej sukience. Na naszym krośnieńskim rynku to jest coś nowego, coś czego jeszcze nie widzieliśmy do tej pory. Kolorystyka bardzo ładna jak dla mnie. I myślę, że tylko życzyć powodzenia pani Oli.